Parę słów dla upamiętnienia. Co z tego ma wyjść? Sałatka owocowa. Jakie owoce mamy w tej sałatce? Na razie są już arbuzy pokrojone, teraz pomarańcze widzę. Dochodzi jabłko. Jabłko dochodzi. Będzie banan, borówka. I na jaką ilość osób to przepis? Każdą. Na wszystkich. Dwie, trzy, cztery? 30. 30. Jakieś przyprawy doda ekstra, na przykład sok z limonki albo skórka z limonki. Ser z cytryny będzie. Ser z cytryny. Będą też dodatkowe dodatki. Dla tych, którzy mogą je jeść, będą orzechy i czekolada. Ale to będzie tak do posypania. Ale rozumiem, że wtedy bezglutenowcy nie mogą tego jeść. Koleżanka zwróciła uwagę dla tych, którzy mogą. Aha, dla tych, którzy mogą. Każdy sobie dorzucił. Okej. Okay. A kto będzie pierwszy próbował? To mogło już się wydarzyć. Pierwszy odważny. Aha. I przechodzimy dalej. Tutaj też już widzimy. To chyba już nie jest owocowa sałatka. To nie jest sałatka. To nie. Są tak zwane durnochwytki. Jeszcze raz, bo nie zanotowałem. Durnochwytki. I to znaczy, z której strony się chwyta? Podjadasz. Aha, a z której się strony to chwyta? Z każdej? I to będzie w tych... Aha, i to będzie w tych szklankach? Tak, można wyjąć i potem sobie umaczać w sosie. Aha. A sosy jakie są? Tatarski i... czosnkowy. Wodę potrzebowałaś. Jedno ci wezmę. Zaraz ci dobra. Tatarski, czosnkowy, paprykowo-serowy, solikawy. Czarny. Ja myślę, że czas przygotowania takiej potrawy to ze 3 minuty, co? No wiesz. To jak goście, niespodziewane zapowiedzenie gości, to chwila, moment i już jest żarcie, tak? Na stole. Ewa to kroiła i obierała. No. Tam z drugiej strony masz tak zwane aha, tak? Ja ci pokażę. Bierzesz? I nie zastanawiam. I się nie klei? To dlaczego mordoklejki? Mordochwytki, tak? No ale mordoklejki to przenośne. A w tej tym dużej nice? Sałatki chipsowej. A to takie młodzieżowe, tak jest. Chipsy i Coca-Cola, tak? Nie, Coca-Cola nie mamy, jakaś flaszka, ale to nie nasza, oliwa. Tak. To tutaj jest taka granica, tak? Tu jest zdrowe, a tu bardzo zdrowe. No to przechodzimy do zdrowego. Co tutaj mamy w tym zdrowym? Bardzo zdrowa żywność, oto marchewka, mamy ich bardzo wiele. Z tych marchewek będą słupeczki, które będzie można spożywać razem z dipem. Z dip co? Dip, głębokość, zanurzenie. Aha. A tutaj proszę bardzo, bardzo zdrowe przekąski w postaci papryki. A dip w jakim smaku będzie? A to jest niespodzianka. Zdradzamy. Tak. Będzie guacamole. Tak na polski? Na polski to jest... Głaskać mole. Będzie, czy wam się przyda nóż? Awokado. Awokado, o pięknie. A marchewka z jakiejś ekologicznej uprawy? Tutaj obok na polu? Tak, zerwana obok na polu, zakupiona w Lidlu. Aha, ryneczek Lidla. Walczymy z inflacją, tak. Przechodzimy do następnego stołu. Dzień dobry. Dzień dobry. I co tutaj nam ma wyjść? Na pewno wyjdzie, nie ma masło? Wyjść. Masło? Nie ma wyjść, tylko wyjdzie. Dobra, to wyjdzie co? Masło? Najwspanialszy deser na świecie. Tak. Bardzo zdrowy. Letni. Letni, orzeźwiający. Bardzo prosty, a jednocześnie wykwintny. Poza tym smaczny i zdrowy. O. A tak, a jak będzie się nazywał? Jeszcze? Wita śmietana z bezami i malinami. Wita śmietana z bezami i malinami. A bezy własnej roboty? Oczywiście, no ktoś to musiał zrobić, nie?
to same się nie zrobiły. Madeleine Ewa Klevenhagen. No znamy tą panią. To życzę powodzenia. A potem będziemy próbować. Przechodzimy dalej. Widzę, że tutaj ostro jest. Ostro noże. Coś mi słońce razi. O. I co tutaj będzie? To się tnie. Już się pocięła papryka. Zupa się tnie. Zupa tutaj, to taka gęsta zupa z tego wyjdzie. W jakim smaku będzie ta zupa? Orzechowym. Dobrze, że komarów nie ma. Na razie. A jak przepis na ile osób to jest? Na wszystkich. Ekstra. Na tych, co wylosują. To w takim razie do szefa kuchni tutaj. Co pan sobie życzy? Niech mi pan powie, co pan gotuje. Albo smaży, albo piecze. Jaka dorodna kiełbaska. Skąd ta kiełbaska jest? Od Macieja z ogródka. Drzewo kiełbasiane. Od Macieja z ogródka. No proszę. Jeśli tam ci pokażę, czekaj. Jeszcze za chwilę dostaniesz jeszcze jeden ogląd, proszę. Zapraszamy tutaj. No i teraz... Najważniejsze. O, proszę. I co tam w środku jest w tym garneczku? Wszystko, co znaleźliśmy w ogródku. Wegetariańskie jedzenie. No proszę. Kawałek kreta widzę. Jeża. Nornice w sosie pomidorowym. Tak jest. To życzymy smacznego. A tutaj co jest? A tu jest sałateczka. I kiedy była robiona? No przed chwilą, świeży produkt. No jak? Nie. A gdzie była robiona? W skrytości. A w skrytości. I co tam w tej sałatce jest? Piękny miks sałat, pomidorki, jajeczka, nie hiszpańskie, bo hiszpańskie nam nie smakowały. I sosik, dressing taki. To są jajeczka z drukarki 3D? To nie są hiszpańskie z drukarki 3D, to są polskie wolności kury hodowane. Działały robaki jeszcze. No dobrze, dziękujemy bardzo. Okay, Bobby Delta.